Witajcie, witajcie. Dzisiaj chciałbym pokazać grzybka, który się nazywa okratek australijski. To jest grzybek napływowy, który się u nas pojawił. I jak widzicie, chyba mu jest dobrze, bo można go czasami spotkać. Nie jest zbyt częsty, ale w niektórych lasach rośnie dosyć licznie grupowo. Tutaj akurat kilka owocników jest. To jest jeden taki najładniejszy, który wyskoczył. I teraz mogę go Wam nagrać. Nie będzie już czasu na inne nagrywanie, bo to już się praktycznie koniec z lotu, więc nagrywam go tego dnia, którego jeszcze mogę coś Wam pokazać. Tu jest trochę ciemno. Teraz Wam pokażę ten las. Obok macie jajko. Zobaczcie, jak takie jajko wygląda. Tego okratka. Zobaczcie. Widać już takie żłobienia. Czyli on zaraz pewnie wyskoczy. Tu zobaczcie, zrobiłem przekrój tej formy jeszcze zamkniętej, tego jajka. Możecie zobaczyć, jak już on wygląda. Te ramiona już się praktycznie ukształtowały. To była chwila, moment, kiedy on by z niego wyskoczył. I też bardzo szybko rośnie. Jak już zaczyna po prostu pękać ta osłona, to on dosyć szybko już wyskakuje z niej. To jeszcze może pokażę zbliżenie. Niesamowity smród jest z takich dojrzałych owocników. Ta forma tego jajka zamknięta jeszcze w przekroju nawet. Nie ma takiego smrodu, ale owocnik ten już dojrzały po prostu śmierdzi niemożliwie. Tak samo jak mądziak malinowy przykładowo. No, smród jest bardzo nieprzyjemny zapach. No, to by było tyle o tym grzybku. Ja go jeszcze pokażę, gdzie spotkałem. Spotkałem, bo mi podpowiedzieli, gdzie jest, ale środowisko Wam pokażę. Takie jodełki są na skraju tego lasu. Ten okratek australijski sobie tutaj wyrósł. No to nic, będę kończył. Do usłyszenia. Cześć, pa.